Nasza maleńka Rosja, chociaż już nie taka maleńka, era reformacji jako Rosja. W sumie ta era nie powinna nazywać się moim zdaniem erą reformacji, ale erą napierniczania jako Rosja. Serio, zobaczycie. Zapamiętajcie, że sami posiadamy w tym momencie 784 deva, no i mamy połowę deva naszej Francji, którą dostaliśmy pod koniec poprzedniego odcinka, więc Napoleonie, nie przybędziesz do Moskwy, to Moskwa przybyła do Paryża. Kontrolujemy następujące obszary, praktycznie cały trade node bałtycki, Szwecja, Norwegia są naszymi poddanymi, a teraz bierzemy się naprawdę za ostre podbijanie. Mamy skończone idee religijne, kończymy idee ilościowe, no i niedługo skończymy też idee handlowe. No jak skończymy handlówkę, to praktycznie podwoimy nasz income, który obecnie nie jest za dobry, ale w przyszłości będzie rządził. Rozpoczynamy od zakończenia sprawy Nowogrodu, bo pchnie to dalej sporo nasze misje. Równorzędnie dokonujemy inwazji na Krym oraz inwazji na Litwę, bo zaatakowała również na Krym. Francji ustawmy, że jej celem jest zdobycie po prostu Warszawy. No i koniec wreszcie podbojów Nowogrodu. Może późno dla niektórych, ale uważam, że wcześniej to i tak nie było ważne. Zostało nam teraz skonsolidować Rosję w tym celu. No widzę, że już mamy poprawioną relację z Jarosławem, więc po tej wojnie zaczynamy go od razu anektować. Litewskie wojsko nie ma szans z rosyjskim, prawda? Jak i w rzeczywistości. Najpierw lećmy jednak Polskę wyciągnąć z tej wojny jak najszybciej. Są tu przecież soczyste 500 plusy. Jak i opróżnimy skarbiec Nogaja bez dodatkowych wojennych reparacji, bo za 7 lat bierzemy się za ten kraj również. Od Polski natomiast zmierzymy pieniądze oraz wojenne reparacje, a Krym zjadamy w całości. W zasadzie przestaje istnieć i też kończy się jego wojna z Litwą dzięki temu, więc wszystko możemy teraz brać ile chcemy od Litwy. Mamy też już granicę z Osmanem, a w zasadzie powinien powiedzieć z bankiem osmańskim. I tak, słusznie się domyślacie, jak będę wykorzystywał ten kraj. Od Litwy bierzemy pieniądze, wojenne reparacje i prowincje, na które mamy claimy. W tym momencie mamy już granicę z Węgrami, których no, podbijać siłą rzeczy nie za bardzo mi się opłaca. Stanowią fajny bufor od Osmana dla nas, ale zawsze możemy z nim poprawić relacje, żeby mieć przejście w dowolnym momencie. Kozacy nam coś odkryli. Więcej kolonizacji Syberii, wyjebiście. Teraz przyszedł czas na Złotą Ordę. W międzyczasie nasi wasale i sojusznicy powinni wykasować nam wszystkie bunty. O, tak jak na przykład tutaj Francja, która czyści nam dzielnie buntowników. Co oni za czapki mają? Oh my god, uwielbiam doskonałych ministrów w rządzie. Na takich ministrach to od razu na trójce lecę. W sumie mamy już 11 technologię militarną, więc zmieńmy na tańsze budowanie budynków. Jeszcze inflację w sumie też zmniejszmy. Reformy w tej erze to oczywiście Religious War wziąłem jako pierwsze, potem wziąłem instytucja, a teraz dodatkowy prestiż za nawracanie prowincji. Rosja kościołami stoi, jak nic. To misję raczej zostawmy sobie na moment późniejszy, kiedy będzie mi brakowało Patriarch Authority. Stepy pontyjskie, zanim dodam do Trade Company, wolę je sobie nawrócić. Długo to nie trwa, a cały region spokojnie możemy, nie wiem, w 10 lat nawrócić nawet szybciej. Okazja! Aż szkoda nie skorzystać, żeby podbić cały Kijów i jednocześnie jeszcze wziąć pieniądze od Nogajów razy dwa. I Potolsk też możemy podbić, wyjebiście. No jak już obniżyłem dość sporo ceny manufaktur, zacznijmy budować, a mamy ich trochę. I tak jak mówiłem, będę starał się tak, żelazo budujemy normalne manufaktury, fur na 14 poziomie będziemy budowali, sukno jak wejdzie to również, nie budujemy manufaktur na pieniążki na zbożu, ale na krowach jak najbardziej już tak. Po prostu na zbożu zrobimy sobie manpower. No i mamy konsolidację Rosji, co jest super. I nie ukrywam, że chciałbym to kliknąć dyplomatyczną reputację za jakiś czas, no ale niestety potrzebujemy też kolejnych roszczeń terytorialnych. Podbiliśmy też Finlandię, co nam się akurat teraz przyda, bo będziemy za chwilę toczyli wojnę z Osmanem o pieniążki oraz oczywiście możemy też zwiększyć naszą siłę handlu. Następnie będziemy teraz podbijali całe terytoria Litwy i powiem wam szczerze, że tutaj będziemy budowali cały nasz manpower na tych prowincjach ze zbożem. A jak, to myślę, że jeszcze zdążę wam pokazać w poradniku dzisiejszym, tylko że w momencie, kiedy się będę tym zajmował. Kijów znika. Serio, niesamowita okazja nam się tutaj trafiła. Nie no, więcej manufaktur za te zdobyczne pieniążki, jak najbardziej. Jeszcze Genua nam się trafiła jako fajny cel, zero sojuszników.
szybka wojna. A cóż to za zielone ludziki mi się pojawiły? No nieważne, ale mamy ich jeszcze więcej. No i dorekrutujemy kolejne armie. Przydadzą nam się bardzo do wojny z Osmanem. Rosja to jest tak przekoksany kraj pod względem manpowera. Nigdy go tutaj nie brakuje. Wszystkie monumenty chyba będę za manpower budował. A nie, większość Pontic Steps to jest cały czas Eastern Europe. Okej, dobra, czyli jednak tutaj robimy normalne state i normalnie budujemy te prowincje. Myślę, że pod Inką, bo jest tutaj dużo krówek. Piotr! Jak najbardziej chcę, żebyś rządził. Nawet nie wiecie, ile razy ja tutaj musiałem resetować, żeby mieć tego władcę dobrego, ale mimo to mam 100% prestiżu. A dlaczego? Bo nawracam w sporo prowincji. I lecimy już w zasadzie na takiej overextensji 120 punktów non-topper, graniczę z Osmanem, może on wejść do mojej koalicji i zaczynamy z nim zabawę. Ale czemu Kastylia nie dołączy? Jak nie dołączy, jak dołączy. Bierzemy show superiority Cassius Belli, chyba że nie czujecie się na siłach, to na przykład takie Teodoro też byłoby fajnym Cassius Belli. Jednak ja mam dużo więcej wojska od Osmana, więc raczej spokojnie go pokonamy w bitwach. Specjalnie też wziąłem prowincję na południu od Golden Ordy, czyli mega górskie prowincje z fortami. A, jeszcze przed wojną Osman staje się naszym rywalem. W backupie trzymam tego dowódcę 665 na Osmana. Dobra, teraz będę chciał podbijać i żeby to jak najszybciej przyspieszyć podbijanie hord, no warto jest mieć jak najwięcej claimów. Co prawda mamy sporo z misji i w sumie dojdzie nam jeszcze więcej z misji, więc zróbmy co najwyżej na Oriad Cassius Belli. I też będę chciał się zajmować dalej regionem Lubeki, więc też budujmy tutaj szatkę szpiegowską, żeby żądać całych obszarów. Szybciej będzie nam się to korowało, chyba o 10% albo 20%, nigdy nie potrafię tego zapamiętać. Jeżeli na prowincji posiadamy tego typu claim, albo normalny claim, bo ten jest permanentnym claimem. Nie uciekaj, ja tylko tu idę, chodź tu! No, Konstantynopol już oblężony, ani widu, ani słychu wojsk Osmana. Aha, bo on do zakonu mi jakimś trafem doszedł. No co za... Myślę, że to jest geniusz Osmana, zostawiać mi cały swój kraj do okupacji i pójść podbijać komuś w marchię. Okej, tego geniuszu bota nie przewidziałem, że wyminął wszystkie moje fortece na czarnej fladze, żeby dojść do tej jednej prowincji i zdjąć sobie czarną flagę. Oh my god, czuję się taki oszukany. Wreszcie Osman dał się gdzieś dopaść, serio, najgorsze w tych wojnach to jest po prostu łapanie bota, który non-topper przed tobą ucieka. Dyscyplinka! Kocham to, ta dyscyplina nam się po prostu należy. Awe, wpadnijcie na NEB, 3% zniżki z kodem Lukas, linki w opisie. I Rosja ma możliwość robienia unikalnych claimów, za 30 siatki szpiegowskiej na cały obszar możemy dostać claima, co jest mega OP, zobaczcie. Na wszystko to, z czym graniczymy bezpośrednio. I co, będzie stack wipe? Chyba nie. Z dobrych dowódców mają. Dobra, od Osmana kończymy wojnę. Dość szybciutko poszło. Bierzemy pieniążki. Wszystko praktycznie dla nas. Wojenne reparacje oraz inną prowincję, żeby tutaj wypuścić Bizancjum. A co na pewno nam się przyda. 15 golda z samych wojennych reparacji. Easy. O, 206. Jeszcze lepiej, kończymy też idee handlowe, co daje nam o 30 punktów więcej Goods Produce Modifier, a jest to najlepszy wskaźnik do poprawiania po prostu kasy, którą macie, bo działa zarówno na handel, jak i na produkcję konkretnych dóbr o 30%. Polska bita przez Rosję i Austrię, no czyżby pierwsze rozbiory Polski? Historycznie, tylko wiem, trochę za wcześnie, nieważne. W sumie wezmę też obrońcę wiary, przyda nam się trzeci misjonarz, a realnie nie ma za dużo tych przecież krajów prawosławnych już na świecie, więc ryzyko niechcianej wojny jest dość niskie. Mój kalendarzyk mi pokazuje natomiast, że nadszedł czas na wojnę z Gazikund, a też to i oznacza, że ze Złotą Ordą, jak i Osmanem. Jak to się mówiło, każdy łoże Osmana jak może, po prostu lecę po jego fortecach, które miał powyłączane i od razu je atakuje, ale chyba miał tylko jedną wyłączoną, ej. Och, no nic, trudno. Ło Boże, skąd to Osman tyle tych pieniążków ma? Na pewno ukradł. Więc teraz też mogę ukraść bez problemu. Hehehehe, ktoś mnie nieźle sponsoruje. Szturm! Bo Persja też bije. I cyk, ładny kawałeczek ziemi bierzemy. I najlepsze jest to, że mamy już granicę z Persją. Więc możemy ją bić w kolejności następnej. Tak, i po co ten guzik dali? Kolejna szybka inwazja na Litwę. No, prawie przywróciliśmy historyczne granice Litwie. No, te kampanie historyczne nawet mogą być fajne. Większość już manufaktur, które były dla mnie opłacalne, mam pobudowane, więc może teraz troszeczkę zajmijmy się naszym manpowerem.
Chociaż nie, jeżeli zależy nam na jak największym podbijaniu, to w pierwszej kolejności lecimy z Gaveringiem. Mimo iż mamy jego spory zapas, to jego jest nigdy nie za dużo. Mamy rok przerwy w podbojach, więc podnieśmy wojsko, zacznijmy zjadać Norwegię. Ona raczej do niczego mi się nie przyda. Nie wzięła idei kolonizacyjnych, więc jak to się mówi, każdy złotą ordę orze jak może. Coś dziwnie słaba wojna religijna. Polska to naprawdę chce chyba upaść. A Osman nie dość, że się nie spłacił jeszcze, no to jeszcze bardziej się zadłuży, a kończy nam się truz z nim, więc za chwilę będzie oranie Osmana! Tak jak mówiłem, przyspieszam za mój manpower budowę monumentu. Będziemy mieli dodatkowego misjonarza dzięki temu. Ten moment, kiedy wam brakuje punktów administracyjnych, żeby zakończyć wojnę i wszystko móc korować. Chyba wiem, jaką ideę wezmę kolejną i rozwinę do drugiego poziomu. Tak, mniejsza autonomia zawsze na propsie, tak, później bunty zawsze na propsie i w sumie wojska większego nie potrzebuje na razie. Ale od kiedy brak admin pointów to jest jakiś powód, żeby na przykład nie toczyć wojen. Lecimy dalej z koksem. Co prawda powinniśmy orać już Osmana, ale zazwyczaj te wojny w Holy Roman Empire są dość długie, więc na razie sobie Osmana odpuszczę, a lecimy farmić Persję. W zasadzie od Persji to na pewno dużo też podbije. Mega mi się też podoba w Rosji, że tutaj naprawdę nigdy nam nie brakuje manpowera. Lecę, od razu szturmuję te budynki wszystkie. Znaczy szturmuję budynki, to tak szturm na kebab mi się pomyliło. Forty szturmuję, od razu w zasadzie. No nie mam szczęścia na razie do następców. O nie, nie, Persja, tutaj tysiące Rosjan zginęło, szturmując ten fort. Nie będziesz mi go odbierać. No i kawałeczek Persji ugryziony. Wreszcie mogę cisnąć dalej Osmana, ostrzeliłem mu wszystkie forty i lecimy z koksem. To się nie ma co pierniczyć, to jest rosyjska sztuka wojenna. Dajesz szturmy, wszystko leci. Jedziemy, szybko i sprawnie. To co, kamraci, szturmujemy kolejne dwie fortece? No, wszystko jasne. Ej, serio, odkąd zrobili nową mechanikę szturmów, ja jak tylko mogę, to jadę z nimi. Tu się nie ma co pierniczyć. Boże, że te kolorki muszą być takie podobne. Ja nie wiem, co kupuję, a czego nie. Tak, bij się Osmanie na minus dwójce, kiedy masz karę do morali. Lewciam to. Bizancjum wyzwolone, a w kolejnej wojnie weźmiemy Konstantynopol. No i teraz możemy sobie porobić troszeczkę manpowera, bo w zasadzie wszystko inne mam już pobudowane. No po prostu przeklikuję, o, nie wiem po co mi tutaj estate, więc już tak przyszłościowo kasuję, bo potem zapomnę o tym. Optymalnie byłoby tego nie kasować w tym momencie. Przeklikuję sobie wszystkie te prowincje, gdzie mi się wyświetla zboże i buduję tutaj pojedynczo budynki do manpowera. Na końcu odpalam sobie również edykt do manpowera, żeby był w tej prowincji. Co prawda zwiększa mi to koszty, ale walić to manpower zawsze na propsie również. Chociaż i tego mamy dość sporo, ale zawsze można przecież mieć go więcej. I tu znowu mam. Niemożliwe, że ja bym ja to budował. Czyżby boty jednak budowały jakieś manufaktury? No to troszeczkę budynków nam się buduje. Niby taka prosta wojna, a tyle państw mi się tutaj wpiernicza. Wreszcie już mogę zacząć przesyłać handel z Persji. Co prawda na razie 13%, ale to zawsze coś. Tyle, bo za dużo manpowera mam. Wreszcie ta graniczna szkarada nam zniknęła, czyli Złota Orda. Osman ma jakiś taki porąbany napis od to Mansa. Masny Osman chyba, tak to powinno być, nie? Totalnie zapomniałem, że mam cały Neapol do odbicia, więc w międzyczasie rozpocznijmy taką wojnę. Niech Kastylia i Francja się tym zajmą. No, fajnie sobie zobaczyć, jaka area da nam jak najwięcej dewa i robimy na to claim w pierwszej kolejności. W międzyczasie też zaatakujemy Korostan, już tak dla czystej formalności. Boże, nienawidzę tych małych, durnych krajów, które nabrały sobie sojuszy z kimś i muszę lecieć gdzieś na drugi koniec świata, żeby podbić jeden mały kraik w całości. No, trudno walić ich. Persji kawałek też już wziąłem. Nie, no co za durna Portugalia. Musiała oczywiście wypowiedzieć wojnę Aragonowi, przepraszam, i zabrać jedyną prowincję, na którą ja mam Urgola. Noż w mordę jeża! A z naszą kolonizacją coraz dalej lecę. Co prawda nie za bardzo mi zależy na podbijaniu tych terytoriów, bo zazwyczaj one są dość biedne, ale zawsze fajnie jest mieć ładniejszy napis. Czas na kolejną wojenkę. Tym razem wezmę Kraków już dla siebie, bo jest to naprawdę fajny monument. W tej wojnie jeszcze zostaje nam później Neapol do odzyskania, ale już nie miałem siły czekać na to. Chociaż w sumie ten może odzyskamy dla siebie. Nie, no tak, Castillo, jest naprawdę sporo sensu w tym, żebym uczestniczył w tej wojnie. Polska bitwa o wszystko, Szwedzi, pomożecie mi? Damy radę? Damy radę! Nie to, że to jest tylko jakaś 1/10 moich sił, ale po prostu nie chciało mi się schodzić z Krakowa. Dlaczego nie szturmujecie Sieradza, nowej stolicy Polski? Nieważne, ale Kraków jest nasz. Nie no, Bałtyk jest dwa razy lepszym trade nodem niż English Channel,
czy też Genua. Nikt mu nawet nie poskoczy w tym momencie. Kończymy definitywnie sprawę litewską. Oh my god, to ma zawsze, zobaczcie ile to sojuszy sobie nabrało głupich. Dlaczego nie mogę po prostu zdobyć i spalić Warszawy? Ja tego nie rozumiem. Wyzwoliliśmy Ruś, no i dostaliśmy klejmy na pozostałe regiony, w tym i Mazowsze. Nie dość, że mi brakuje punktów na korowanie, to atakuję jeszcze Bukarę oraz Osmana tak przy okazji, gdzie planuję wziąć wszystkie te terytoria północne. Bo zauważyłem, że tutaj jest misja That Hurt Rome i za cholerę nie pamiętam, co ona robiła. Możecie mi napisać, bo wątpię, żebym to zdążył zrobić w dzisiejszym odcinku. Co ona robi? Nie wiem, o co chodzi, znowu wszystkie forty miał powyłączane Osman. To już jest enta wojna, a widać, że znowu ten Osman jest zaskoczony. Normalnie jak polscy kierowcy. Gin, Osmanie, Boże, nawet nie wiecie, jakie to jest teraz upierdliwe. Naprawdę, mam dość. Ja non-topper próbuję gdzieś złapać boty, ale one mi tak uciekają, że nie jestem w stanie, no. Też macie ten problem, że obecnie boty po prostu biegają wszędzie, tylko nie po swoim terytorium. Nawet nie wiecie, jaką mam satysfakcję, że dostanie tutaj tego stack wipe'a. Mam dość! Czemu tak wszędzie biegacie? Walczcie ze mną! Ej, może wystarczyło poprosić? Konstantynopol jest mój! A w zasadzie Carogród. Wreszcie! I w sumie nawet bardzo dużo misji dalej wykonałem. Zostało nam podbić te prowincje od Węgier, co nam da klejmy na region Bułgarii. A jak zdobędziemy resztę Bułgarii, możemy kliknąć w misję Trzeci Rzym. Obok nas sam koniec możemy podbić Mazowsze, no i dostać koszty korowania zmniejszone na 10 lat. Jej! No ale to trzeba Mazowsze podbić, które jest jeszcze w koalicji przeciwko mnie, która pewnie za chwilę się rozwiąże, jak to zwykle bywa. No jakżeby inaczej. Drżyjcie przed moją potęgą! Kolejne kraje wychodzą z koalicji, a to jest mi na rękę, bo mogę zrobić ładniejsze granice w tym regionie. A, i oczywiście zapomniałem o ulepszeniu sukienic w Krakowie, więc... Jak najbardziej chcemy to zrobić za nasz manpower. Jeszcze w międzyczasie zaatakowałem Afganistan, oby to się nie skończyło, tak jak zwykle bytność wojsk rosyjskich w tym kraju. Nie no, Kastylia, serio, od razu lepiej. Boże, jak to wygląda ten napis Russia, jakby tak zalewał tą całą Europę. W sumie to tak jest. No bez jaj, a jednak Norwegia coś kolonizowała. Mogłem nie anektować tego kraju. Ha! Tym razem to ja pogrzebałem Afganistan. Odetnę sobie całą Persję, żeby łatwiej mi było ją podbijać w przyszłości. Chociaż patrząc na tą moją overextensję, to może nie mówmy hop. No to będzie wysyp buntów. Rozbudowaliśmy też Winter Palace do drugiego poziomu. To jest zawsze National Unrest wszędzie. Minus jeden. No i mamy to Polskę oraz Księstwo Mazowsza, potężną Austrię oraz taką malutką Rosję. Tutaj udało mi się jakkolwiek stworzyć. Już nawet dotykamy kolejnego oceanu, więc jesteśmy od oceanu do oceanu. Posiadamy na ten moment dużo negatywnych eventów, bo mam bardzo sporą overextensję. Sami 2627 developmentu. Rośliśmy praktycznie 3 razy w międzyczasie i tak naprawdę nie ma kraju, który byłby nam w stanie w tym momencie jakkolwiek zagrozić. Zaoramy każdego. Możemy też wystawić 340 tysięcy armii i mamy prawie 4 tysiące manpowera na miesiąc. Tutaj jeszcze możemy dobudować budynki do manpowera, ale zazwyczaj one nie są jakkolwiek potrzebne. Soldat, house'y. Mam ich kilka do tej pory postawionych, możemy postawić znacznie więcej, zwłaszcza na zbożu oraz na winie. Wtedy na bank przebijemy 4000, możliwe, że nawet podejdziemy pod 5000, ale z doświadczenia wiem, że 3000 manpowera na miesiąc w zupełności wystarcza do podbicia świata. O no, ktoś mi zjada Osmana, jak? I w sumie muszę przyznać, że jakbym miał biały kolor, to by mi się też lepiej prowadziło te wojny. Pobudujmy trochę ulepszeń trade company, bo chcemy jeszcze bardziej zwiększyć nasz income. Jak zwykle zaczynamy od tego ulepszenia, co nam daje local goods produce zwiększony, bo to wpływa zarówno na produkcję, jak i na handel, co jest super ważne. U kogo mógł się pokazać global trade? No oczywiście, że tylko u nas. Na ten moment mamy, zobaczcie, 125 golda, Anglia ma 62, Genua 24, Konstantynopol to w ogóle nic nie ma, bo wszystko ucieka. A nasz income na ten moment czasu wynosi prawie 400 golda. 200 golda praktycznie na czysto zarabiamy, a za chwilę jeszcze spłacę moje pożyczki, bo wziąłem, żeby dokończyć budowanie, co jest bardzo opłacalne, żeby to robić, żeby dokończyć budowanie
O, właśnie tego, Broker Exchange praktycznie wszędzie, gdzie mogłem, to już zbudowałem, no dobra, może jeszcze tutaj, bo to też będzie opłacalne. Nie róbcie Broker Exchange w North Sea, przynajmniej dopóki nie będziecie posiadali albo Lubeki, albo English Channel, no bo realnie nic na tym nie skorzystacie, albo w zasadzie to skorzystacie bardzo mało. Jeżeli idzie o pozostałe ulepszenia Trade Company, na pewno chcemy wszędzie po drodze postawić to ulepszenie, które zwiększa trade steering plus 50%, to jest bardzo mocne. Idei administracyjnych w zasadzie dalej nie musimy tego rozwijać, nie potrzebujemy ani tego governing capacity za bardzo, ani nie potrzebujemy tańszej technologii, nic z tego, polityki też nie mamy żadnej fajnej. Na 18 poziomie technologii wraz z absolutyzmem koniecznie musimy mieć dyplomatyczne idee. Dla Province War Score Cost minus 20%, jest to super ważne. Jeżeli chcemy podbijać dalej, jak taka potężna maszynka, realnie myślę, że w kolejnych 50 latach byłbym w stanie podbić Indię oraz również obszar Mingu. Europę, Afrykę zostawiłbym po 1650 roku. Ewentualnie bym tutaj podbijał co zejście agresywnej ekspansji jakiś kawałeczek dalszy. Tak prezentuje nam się Rosja, jak widzicie, nie mamy aż tak dużego border guard, tylko ten ojrat troszeczkę mnie tutaj boli, że tak wygląda ta bukara. Można byłoby o tak pięknie jeszcze zrobić te granice, no ale trudno, nie chce mi się. Szwecja jest tutaj wewnątrz nas, Persja jest wewnątrz nas i w sumie to byłby mój kolejny kraj do podbijania. O, akurat bukarę bym też również zjadł, no trudno. Chyba, że chcecie, no to tak jak zwykle 1500 lajków i lecimy z kolejnym odcinkiem.